Bądź pewny, że nie przeoczysz żadnego filmu od juniorskiego. Kliknij w subskrybuj oraz dzwoneczek, aby załączyć powiadomienia. Kuzynka od Slendriny! Ruska kuzynka od Slendriny atakuje po raz kolejny. Zobaczmy, ile znowu będziemy tutaj krzyczeć. You got it! You did great! No siemanko, szedbankosy, z rentami, and welcome back to Evil Nessa! Moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Evil Nessa kolejną część. Ja teraz w sumie nie wiem, jaka to jest część, ponieważ znowu mam tutaj po parusku, okej, dobra. Nightmare House. Jeżeli, widzę, ona już tam jest u góry! Ona tu już jest u góry! Masakra. Moi drodzy, nie wiem, którego wrzucam ten odcinek. Jakoś 21, coś takiego. 24, 25. Nagrywamy specjalny odcinek, gdzie musicie się przebrać za jakieś stroje heliumowe w Robloxie. Overus już stworzył mapkę. Wejdzie tam 40 osób, moi drodzy, i będziemy sobie fajnie, pięknie oceniać. Dlatego wbijaj na Discorda i się powiem, kiedy właśnie ten specjalny odcinek na Halloween nagrywamy. Jeżeli chcecie, abym nagrał Evil Nessa, bo mamy jeszcze jedną część do przejścia, zostawcie koniecznie 2000 łapeczek w górę. Wydaje mi się, że to nie jest dużo, a wystarczająco, aby udobruchać mojego brzucha, co? Lecimy, bebe! Moi drodzy, korzystając z chwili uwagi, jak zwykle mam do zaprezentowania wam ciekawą grę. Radzi, an ancient epic, to gra przygodowa, która rozgrywa się w starożytnych Indiach. Dziewczyna imieniem Radzi zostaje wybrana przez bogów, by stawić czoła demonicznej inwazji na świat ludzi. Jej przeznaczenie? Ocalić młodszego brata i pokonać przywódcę demonów Mahabalasurę. Muszę wam powiedzieć, że gierka już na wstępie się prezentuje bardzo ciekawie i widzę, że jesteśmy właśnie tutaj tą Radzi, która musi teraz kogoś tam uratować i tak dalej. Wow, co to teraz tutaj jest? Czy my musimy teraz tutaj wejść? Co to jest za miejsce? Wydaje mi się, moi drodzy, że musimy sobie teraz tutaj wejść. Czemu one są odwrócone? Czy one będą na mnie kupkały albo coś takiego? O! Durga's Blessing, okej? Okay? I co my teraz okej, okay, dobra, i my możemy mieć teraz coś takiego. Okej? Okay. I właśnie tym czymś będziemy chyba właśnie, walczyli z tymi demonami. Moi drodzy, czekajcie, bo ja muszę chyba teraz tutaj mega rozwalić, tak mi się wydaje. O nie, jednak zniknął. O, teraz tutaj coś się... O nie, teraz wielki, prawdziwy się pojawił. Okej, okay, dobra, demoniczne demony! O, teraz Ed! Oh my god! O, i poleci! Ja myślę, że on teraz jeszcze zleci. Dobrze, moi drodzy, no jak zwykle macie tą gierkę w pierwszej bądź też w drugiej linijce opisu. Zapraszam serdecznie. Dobra, w ogóle tu jest Other Games, ale na razie sobie tego nie załączymy. Dobra, play! Wow, episode 1, episode 2. Loading. Okej, okay, moi drodzy, zagramy sobie na razie episode 1. Most recently I bought a house in the country, it was quite inexpensive. Niedawno kupiłem domek na wsi, który nie był aż tak drogi. I did not stay here for the night until my sister told me how awful she spent the night here and barely got out of this house of horrors. Nie zatrzymywałem się w tym domu na noc, dopóki moja siostra mi nie powiedziała, że w tym domu jest mega strasznie i uciekała z tego domu horrorów. Now I'm here to find out what's wrong with it. Więc teraz tutaj jestem, aby się dowiedzieć, co z nim jest nie tak. O, widzę, że przyjechaliśmy tutaj ładą. I takie wielkie pole i taki wielki dom za taką kwotę malutką. Nie obraziłbym się, że gdybym sobie kupił sam dom czy też pole, rozwalił ten dom i sprzedał samą działkę, podwyższając tym wartość. Dobra, moi drodzy, czekajcie. Musimy teraz tutaj sobie wejść, okej. Okay. O, zamknięte. Strange. The key is inserted from the back side on the, of the lock. You should enter the house from the back door and get the key out of the lock. Czyli, że tutaj nie da się wejść, ponieważ z drugiej strony ktoś wsadził kluczyk i nie da się przekręcić, ponieważ z drugiej strony też jest jakiś kluczyk. Musisz przejść na tyły domów i sprawdzić, co jest nie tak, a raczej otworzyć tamtędy, dobra. Okej, okay, dobra, spoko. Boję się. Ona... tu jest ten title screen, ona tam była. Okej. Okay. Coś się wgrywa, bo coś się zacinało. Okej. Okay. Da się tutaj schować albo coś takiego? Nie. Dobra, co my tutaj mamy? Tutaj normalny obraz, wszystko fajnie, pięknie. Otworzyć tego się nie da. Okej, okay, no to idziemy, moi drodzy, dalej. Dobra, tutaj też niczego nie ma. Ciśniemy, po prostu ciśniemy. Miejmy na... A ja muszę teraz iść górą? Jaki bezsens, jaki dziwny dom, jaki dziwny w ogóle układ. Boję się, że ona za chwileczkę gdzieś mi tutaj wyskoczy, tak po prostu, o. Hello?
It's me you looking. O, ty się drzwi tutaj otworzyć nie da. Coś tam chyba słyszałem. O. Okej. Okay. Ale. To dlaczego tutaj nic nie mogę teraz zrobić? Tylko nie gadaj, że mi się gra zacięła, że się zbugowała albo coś takiego. Że nic teraz nie zrobię. Bo, a te drzwi tutaj patrzcie, no mogę otworzyć i zamykać. A tutaj jeszcze można iść, okej, okay, dobra. Już się bałem, że coś zbugowałem. Okej, okay. Wielki jest ten dom, muszę wam powiedzieć. I tu już jest chyba wyjście. Get the key out. Great, now you can go up to the second floor. Super, możesz teraz iść na drugie piętro. Deszcz dalej tam pada. Tu w ogóle jakieś dziwne szafy, nie wiadomo komu potrzebne takie szafy w takim dziwnym... W ogóle dlaczego ktoś kupuje takie domy? Takie dziwne układy, ja nie wiem. Hello? It's me you looking for? Czy tutaj się drzwi otwarły? Nie, tutaj się jeszcze drzwi nie otwarły. Dlatego nie mogłem ich otworzyć, ponieważ były tutaj zarezerwowane na to, aż otworzymy sobie to... It is closed. The key should be somewhere in the other room. Jest zamknięte. Kluczyk powinien być gdzieś w tym drugim pokoju obok. Zamykaj te drzwi tutaj ze sobą, dobra. No i co teraz? Tu jakieś dziwne rzeczy. Czy to jest kuchnia? Nie, to nie jest kuchnia. Tu jest jakaś Biblia? Tu jest kluczyk, dobra, ale ja sobie pooglądam, co my teraz tutaj mamy. Nie ma nic ciekawego, chociaż tu może... Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Dobra, dawaj, key. Mamy kluczyk. Who is this? It comes from the other room. Kto to jest? Nadchodzi z drugiego pokoju. Oh my god. Muzyka się zatrzymała. Flaga Ameryki? No i co teraz? Tu nic nie ma nigdzie. Ani szafy nie mogę sobie obejrzeć, ani nic. Tu w ogóle jakieś taśmy? No dobra, ciśniemy dalej. Oh my god! Nie, myślałem, że to się pokój zmienił teraz. Halo? No tutaj też nikogo nie ma, ty muszę chyba zejść teraz na dół z tego co mi się wydaje. Ale... Boję się, ale się boję też, że się coś zbugowało znowu z tą grą. No i co teraz mam zrobić? Bo tam ani żadnej notatki nie znalazłem, ani nic. No i co? Jest, alo? Wejdźmy może jeszcze raz do tego pokoju. Ty, już się na to wejść nie da. O dobra, wszedłem, okej. Okay. Idźmy jeszcze raz do tego pokoju, sprawdzić co tutaj mamy. Może tu w tej szafie coś będzie? Nie no, nie ma. Strange, I do not remember hanging this picture. Dziwne, nie przypominam sobie, że zawiesiłem ten obraz tutaj. Oh my god! No mikrofon! Message. Turn around, I'm right behind you. Odwróć, jestem tuż za tobą. Ale mnie ciary przełażą. Ja nie mogę grać w takie gry, co nie? Ja nie mogę naprawdę grać w takie gry. Oh my god! Co to za orkiestra znowu? Oh my god! Oh my god!
Oh my god! What was that? I closed my eyes and she disappeared! Co to było? Zamknąłem oczy i ona zniknęła. Find all the parts of my photo and I let you go. Znajdź wszystkie części mojego zdjęcia i cię uwolnię stąd? Oh my god, 13 zdjęć. Dobra, mamy, patrz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. O, ale tutaj fajnie. Sześć. Siedem, osiem. Osiem, no i co dalej? Muszę chyba teraz stąd wyjść. Ale mamy już ten znacznik, close your eyes. Może gdzieś tutaj, jeszcze pięć potrzebuję, co nie? Jeszcze coś? Tu nic nie ma, tu coś jest, dobra, patrzcie. Dziewięć. Dziesięć. Jeszcze tylko trzy. Oh my god! O Jezus Maria, jak ja się cykam. Nie, jeszcze trzy, tylko i wyłącznie trzy, może gdzieś tutaj na ziemi będzie, albo w tym pokoju chyba, mam nadzieję, że tu to będzie. Jest tu coś? Dobra, tu jest kolejne. 11, jeszcze jedno. Ja zaś to jedno będę mega długo szukać, co nie? Dobra, tu jest 13, okej, spoko. I have found all the parts and there is a new message in the kitchen. Tu? Okay. You must go to the place marked on the map and take all the parts there. Musisz iść w miejsce zaznaczone na mapie i zanieść tam te... Ale gdzie... O! Then on the first episode. Episode 2. Okay. Czyli moi drodzy, ogarniemy sobie tylko i wyłącznie jeden odcinek z tej gierki. Ponieważ myślałem, bo jeszcze jest jedna Evilnessa. Dobra. I arrived to the place marked on the map. It turned out to be close. Dostałem się na ten znacznik na tej mapie, powinno to być już bardzo blisko. But still I do not understand why I am here, so let's look around. Ale dalej, w dalszym ciągu nie wiem dlaczego tutaj jestem, więc rozejrzyjmy się. I wonder where does that path behind the fence lead. Zastanawiam się, gdzie doprowadzi mnie ta ścieżka, która jest za tą bramą. Okej. Okay. Dojechałem. Moją ładą dojechałem! To jest łada? To jest chyba łada, tak mi się wydaje. To jest łada, to jest na bank łada. Dobra. Musimy, moi drodzy, w ogóle jakim cudem ja dostałem jakąś mapę? Czy ja dostałem coś, jakieś sygnały na GPS-a, albo coś takiego możliwe, chociaż nie jestem pewien. Dobra. Ciśniemy, moi drodzy, sobie po prostu tą ścieżką. Nie zobacz... Co się dzieje? Nie zbaczamy z kursu. Ponieważ tu jest mega ciemno jak na Halloween, co nie? Tu jest tak ciemno i w ogóle takie dziwne rzeczy się tu dzieją. Jak mgła, takie dziwne zjawiska atmosferyczne. Ja w ogóle lubię mgłę, wy też lubicie mgłę? Dajcie znać, czy lubicie też mgłę, bo ja uwielbiam mgłę. Jeszcze zaraz jak już przyszedł prawie listopad, to jest spoko. Oh my god! Co to za dom? Idziemy. Idziemy do tego domku. Dobra, pokaż mi, czy to jest to, co ja tutaj muszę zrobić. Dobra, dawaj, open. Co tu jest? Kartka. Take this book. Put all the pieces of the photo into it and throw it into the well. Weź tą książkę, wsadź każdą część z tego zdjęcia, które znalazłeś i wrzuć to do studni. If you do everything right, the chest will open. The key from the chest will open the door. Czyli jeżeli zrobisz wszystko, to się otworzy. To się otworzy to coś tutaj, no ten skarb. I don't like it. Probably I should have come here. I have to get back to the car and get out of here. Czyli mamy teraz, moi drodzy, dwie możliwości z tego, co mi się wydaje. Albo wrzucamy te wszystkie rzeczy właśnie do tej studni i się otwiera nam tutaj ta skrzynia i dostaniemy jakiś klucz do wyjścia do domu. Albo po prostu teraz już chyba uciekamy z tego, co mi się wydaje. Ja może wybiorę tą opcję, że zrobimy to, co Evilnessa chce, ale. Ale mam wrócić do studni. A gdzie ta studnia jest? Jaka jest ta studnia? Może ona gdzieś tutaj będzie za tym? Gdzie jest ta studnia? Ja myślałem, że ta studnia była tam. A tej studni tam nie ma. Więc wydaje mi się, że musimy i tak czy siak teraz do domku. Chociaż może pójdźmy sobie tu, sprawdzić, czy tu jest gdzieś ta studnia. Chociaż wątpię.
Bo to... No, wrzuć do studni, ale do jakiej studni? Przecież tu nic nigdzie nie ma. Ale teraz mi postać podpowiedziała, że powinien wracać do domu, do samochodu, bo mu się to teraz tutaj nie podoba. No skoro już zacząłeś coś robić i wiesz, że tu jest coś nie tak, no to ja bym to dokończył, bo jeżeli już coś jest nie tak i jakieś nadprzyrodzone siły nas atakują i one coś od nas chcą i tego nie wypełnimy, to na bank mogą nas później dołować. Wiecie, o co chodzi? Nie wiem. A może tu była ta studnia, ja coś jej nie zauważyłem, bo ja jestem taki niezauważator pospolity. Jest tu jakaś studnia? No nie ma, no przecież to się powinno otworzyć. I ten klucz i później coś tam, nie wiem. Jasun, uciekam. Tak jak mi ta postać teraz powiedziała... Jasun, uciekam. Tylko jaka jest ta studnia? Dalej się zastanawiam. Nie, może idźmy tą ścieżką. O, tu jest ta studnia chyba. Dobra, tu jest ta studnia, idę. Idę jednak do tej studni. Powinno być spoko. Dawaj. I should get back to the car. Powinien wrócić do domu, do samochodu. Okej? Okay? Czyli nie mamy dwóch możliwości wypełnienia tego zadania. Myślałem, że będzie taka możliwość, ale jednak nie. No dobra, no to ciśniemy sobie po prostu dalej. Do samochodu. Ale pewnie mi teraz furtkę zamknie na bank. O jest i patrzcie, message. Don't even try to do that. Nawet nie próbuj tego robić. No co mam teraz zrobić, no? Oh my god! Oh my god! Co to za mgła przyszła? O Jezus Maria, gdzie ja zaś jestem? Where am I? How did I get in here? Who's knocking the door? Gdzie ja jestem? Kto teraz tutaj puka w te drzwi? Nienawidzę czegoś takiego. Oh my god. Okej, ktoś tam puka dalej. Tam chyba są jakieś kolejne drzwi. Jakim cudem ja się teraz tutaj dostęp... I hear some strange noise behind. It's better to reach the door quickly. Oh my god, idzie! O nie! O! I co teraz? Oh my god! Jak ja się boję tej gry! Ja tu aż treptam w miejscu, co nie? Dobra. I can open the door. Nie mogę otworzyć tej drzwi. O! No mikrofon! O mikrofon! I return to the same place. It seems that I don't have another choice. I should go to the well and throw the book into it. Wydaje mi się, że nie mam innego wyboru, jak wrzucić właśnie tą książkę do tej studni, ponieważ Vilnessa sprawiła, że znowu jesteśmy w tym samym miejscu. No dobra, ciśniemy. Okej, okay. Tu jest ta studnia. Dostaniemy klucz i schodzimy później chyba tam gdzieś na dół, tak mi się wydaje. Chociaż nie jestem pewien, dobra. Throw the book. Chyba jej się to spodobało mocno. Now the door can be opened. Teraz te drzwi mogą zostać otwarte, albo raczej no te wrota chyba, tak mi się wydaje, bo tam znajdziemy kluczyk, kluczyk do tego, dobra, spoko, jest okej. A ja jakoś źle poszedłem chyba teraz. Kają mam iść, bo synek Jerzek zapomniał, Jerzek tutaj nie szedł teraz po tej linii oporu, tylko poszedłem jakoś inaczej. Gdzie tu jest ta ścieżka? Bo ja tutaj troszeczkę musiałem zboczyć z kursu, ale już powracamy na swoje właściwe koordynaty. Dobra, jesteśmy, idziemy. Oh my god, to będzie chyba tam. Miejmy nadzieję, że ta Evilnessa za nami nie idzie. Dobra, otwieraj. Kluczyk. Kluczyk, open. Fool, you set me free! Ty głupcze, uwolniłeś mnie. To be continued. Wydaje mi się, że zagrałem w pierwszą część tej gry. Thank you for playing the game, Evgenio Lab. Moi drodzy, wydaje mi się naprawdę, main menu, wydaje mi się naprawdę, że to była pierwsza część
Więc musimy sobie jeszcze ogarnąć drugą albo trzecią. Nie wiem już, w którą grałem, a w którą nie grałem w Evilnessce. Nie wiem, w każdym bądź razie gierka mi się podobała, była spoko. Jak zwykle macie link w opisie. No i tutaj również macie listę wspierających. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za to, że jesteście, za to, że mnie wspieracie. Jesteście po prostu mega, pozdrawiam. Jeżeli również ty byś chciał wesprzeć, no to musisz kliknąć ten niebieski przycisk wesprzeć obok napisu, który już jest na szaro chyba. Subskrybuj. Moi drodzy, Evilnessa Nightmare House. Kolejną Evilnessę zagramy sobie w tygodniu Halloween, ponieważ od dnia 25 lecimy z grami Halloween, chyba przez 2 tygodnie może sobie polecimy. Zrobimy sobie taki event halloweenowy, dwutygodniowy. Przebiorę się fajnie, pokażę wam mój strój. Nie wiem, po co wam to mówię. Na razie, cześć!